Panie trenerze, pierwsza część sezonu 2014-2015 za nami, ta zasadnicza, i pana pierwsza część misji w Puławach wykonana, bo miało być awans do playoffów i najlepiej zajęcie co najmniej szóstego miejsca, i to szóste miejsce jest. Ale teraz misja się troszeczkę utrudnia. Przed nami mecze z Górnikiem Zabrze o awans do strefy medalowej. No i przyznajmy sobie szczerze, panie trenerze, w tym meczu, w tym pojedynku z Górnikiem Zabrze faworytem nie jesteśmy. Ja myślę, że jest 50-50. Widać, że chłopaki idą do przodu, są chętni, walczą. Musimy się dobrze przygotować na ten mecz taktycznie. Wiadomo, choćby ze względu na Jura Sika. Ja myślę, że tutaj w tej hali, tej arenie puławskiej jeszcze będzie w tym sezonie niejedno piekło. Wszystko się ułoży po naszej myśli, a na końcu nazwiemy ją Skuter Arena. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, wszyscy oczywiście, panie trenerze, ale wydaje się, że to nie w tej przyszłej, jak to pan ładnie nazwał, Skuter Arenie się wszystko może rozstrzygać, ale właśnie w Zabrzu. W Zabrzu pewnie niejednokrotnie pan grał. To jest chyba dość trudny teren. Nie, na pewno trudny teren, dobra drużyna, mają graczy, no ale my też mamy graczy. Zdecydowanie inna drużyna, aniżeli była podczas tych spotkań ligowych. Także ja w nich wierzę. Jak wypełnimy te zadania, co sobie założymy przed meczem, to powinno być wszystko dobrze. To jest wyrównane drużyny, doświadczeni zawodnicy. To może decydować forma dnia, samopoczucie, wszystko. Tam jest ważny mecz oczywiście, bo wiadomo, gra się do dwóch wygranych i ewentualnie tutaj spotkanie mogłoby to zakończyć, ale nic, nie uważam, żeby to była taka sytuacja nerwowa. Trzeba grać, bo umiemy grać, a niech wygra lepszy. Mówił pan o tych personaliach, o bardzo silnym składzie zespołu z Zabrza. My też mamy bardzo silny skład. My na razie cały czas bez Piotrka Masłowskiego i bez Pawła Grzelaka. Zabrze bez Kubi Sztala. To też może mieć pewne znaczenie. Na pewno ma jakieś znaczenie, no bo to tam pozostali, to dublerzy, to nie ta klasa co Kubi Sztal, to ma znaczenie. No u nas tu godnie zastępuje Masłowskiego Tarabochia i inni. Także wyrównany mecz zadecyduje postawa bramkarzy, zadecyduje postawa w obronie i to będą decydujące momenty. Nastawiamy się na dobrą obronę i kontratak, bo to potrafimy grać coraz lepiej i to jest bardzo ważne. No, w ataku pozycyjnym mamy w tej chwili zagrożenie, bo Nikola Pce bardzo ładnie się spisuje, jest Przybylski, doszedł Sawicz. Także to będą takie szachy na boisku. Oby się oczywiście skończyły dla nas dobrze. Byłoby to na pewno duże zaskoczenie, bo zespół przejąłem na 11 miejscu z 5 punktami. Skończyliśmy ligę na 6 z 22. No i trzeba to kontynuować. No właśnie, powiedział pan o tym zagrożeniu z drugiej linii. I tak rozbierając na czynniki pierwsze zespół, skrzydła, druga linia, obrót, bramka, kontratak, to wszystko można by było powiedzieć, że mamy, no może ja nie patrzę na to obiektywnie, ale że mamy lepsze troszeczkę od Górnika Zabrze, mimo ich bardzo dużego doświadczenia oczywiście w składzie. No teoretycznie tak jest, no oni mają tą przewagę, że dłużej grają ze sobą, nie? No to, bo to chyba trzeci rok. Tutaj drużyna zrobiona została dopiero w zasadzie w styczniu, tak jak ma być. Ale to ambicja, zaangażowanie. Zobaczymy, jak zagra w tym meczu Jurasik, bo to jest decydująca tam osoba w tej drużynie. My postaramy się mu jak najwięcej przeszkodzić w dobrej grze. A wynik będziemy wiedzieć około 20 w niedzielę. To jeszcze jedna sprawa. Dwa razy w tym roku potykaliśmy się z Zabrzem w lidze i dwa razy przegraliśmy, ale ostatnia nasza potyczka z Górnikiem Zabrze to był mecz sparingowy. Mało kto może pamięta, a może wszyscy pamiętają. W styczniu zmierzyliśmy się w Puławach właśnie z Górnikiem Zabrze. Osłabiony brakiem tylko Jurasika, natomiast w zespole Azotów nie miał pan do dyspozycji aż 8 reprezentantów krajów, a mimo wszystko to spotkanie w Puławach wówczas zostało wygrane. Na ile to zwycięstwo można brać poważnie, serio, a na ile było to tylko i wyłącznie gra kontrolna i tego zupełnie nie powinniśmy brać pod uwagę. Nie, tu pomimo, że była gra kontrolna, tu można jeden zasadniczy wniosek wyciągnąć, jaką rolę gra w tej drużynie Zabrza Jurasik. No, brakło Jurasika, wygrała nasza w zasadzie rezerwy. No,
ale to sparingi, to się rządzą swoimi prawami. Poczekajmy na te mecze, które będą decydować o awansie do czwórki. Bądźmy dobrej myśli. Zapraszamy kibiców, niech trzymają za nami kciuki. Zapraszamy tu na halę i bądźmy dobrej myśli.